4 listopada w Guzowie odbyło się otwarcie przebudowanej drogi Jasień-Zabłocie. Oddany właśnie do użytku kolejny odcinek drogi Jasień-Zabłocie. Jest realizowany, tak jak i poprzedni, z rządowego programu modernizacji dróg lokalnych, popularnie zwanego programem Schetyny, czyli obecnego marszałka Sejmu, byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji. No jest to droga, o którą kilka pokoleń działaczy Jasienia walczyło dość bezskutecznie. Normalnie na te drogi mówi się Schetynówki, ale tam w odniesieniu do tego właśnie odcinka, do tej drogi, możemy spokojnie, swobodnie mówić, czy też spokojnie mówić, że jest to Michałówka od imienia pana Michała Wolańskiego, naszego radnego, członka zarządu, który no, przy tej drodze naprawdę pochodził, wywalczył i po prostu dotacje z miasta i gminy Jasień, ale także i tu przekonał o potrzebną liczbę radnych do głosowania za tą drogą. Jest to naprawdę jego duży wkład w przygotowanie i realizację tego projektu. No cóż, sama droga jest zrobiona bardzo nowocześnie. Tutaj przy okazji chciałbym wyróżnić przedsiębiorstwo, wykonawcę, który to budował. Proszę się dowiedzieć, bo nie mogę uprawiać kryptoreklamy, ale jest to dobry wykonawca i droga jest świetnie zrobiona, także po prostu możemy być z niej dumni. Oby ona prowadziła do sukcesu, do rozwoju gospodarczego Jasienia i okolic, bo jest to najkrótsze połączenie Jasienia właśnie z Zieloną Górą i ze światem. Prace przy przebudowie drogi trwały od lipca 2010 roku, a ich koszt wyniósł 3 655 000 zł.